Oto patroni honorowi Mystery TV. Dziękuję Wam za to, że swoim wsparciem przyczyniacie się do rozwoju kanału. W siódmej edycji Creepy Wyzwania udział wzięło 10 autorów. Na naszej grupie widzowie zaproponowali motywy przewodnie na opowiadanie. Każdy autor wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną historię. Zapraszam do wysłuchania opowiadania pod tytułem Pandemonium Pauliny Ziarko na podstawie pomysłu Kamila Wikiery. Nie miałem zielonego pojęcia, jak znalazłem się w samolocie pełnym uchachanych i podpitych emerytów. Nie wiem też, jakim cudem jeden z nich zdołał wnieść, a następnie rozłożyć w przejściu wózek inwalidzki, po czym spróbował swoich sił jako DJ, korzystając ze starego rzężącego radia. Jeśli od początku miało się problemy ze słuchem, to było to do wytrzymania. Ale jeżeli ktoś problemów tych nie miał, to po tej podróży były one gwarantowane. Samolot zmierzał do Japonii. Jak w ogóle dałem się w tę wyprawę wrobić? Nie, nie studiowałem niczego związanego z Dalekim Wschodem. Ani tym bardziej nie mam ucha do języków, choć z angielskim radzę sobie nieźle. Moim kierunkiem studiów jest bardzo niepopularne zarządzanie. Tylko około 70% populacji się na nie wybiera. Po torturach, jakie sprawiły im obozy pracy zwane szkołą. Mimo, że moje studia nie były związane z Japonią, nawet trochę się nią interesowałem. W szczególności japońskim cyberpunkiem i historią. A jak to w historii bywa, zwłaszcza na wschodzie? Gdzieś musiały się zalęgnąć potwory, duchy czy inne demony. Gdy szukałem na uczelni jakiegoś ciekawego projektu historycznego, natrafiłem na plakat reklamujący wycieczkę do Japonii, jako że mój wydział sąsiadował z japonistyką. Oba wydziały często organizowały wspólne imprezy i ten wyjazd był jedną z nich. W programie znalazło się między innymi zwiedzanie zabytków. Zainteresowało mnie to. Plus miałem w końcu szansę wyrwać się z uczelnianej szopy. I tak właśnie skończyłem w tym jakże wesołym samolocie. Mój dobry humor jednak prysł, kiedy okazało się, że organizacja wyjazdu była tak naprawdę z dupy wzięta. Nie wiedziałem, po co wybraliśmy się tam w grupie, skoro po przylocie każdego z nas miał zgarnąć dwujęzyczny Japończyk bądź Japonka i mieliśmy mieszkać w ichnim domu rodzinnym. Moim przewodnikiem okazał się student anglistyki. Wyglądał na typowego nerda. Równiutko przystrzyżone włosy, okulary, elegancka koszula, grymas na twarzy. Zatrzymałem się naprzeciw niego z obawą, że zaraz zacznie mnie zasypywać jakimiś superinteligentnymi terminami naukowymi. Ale on również zmierzył mnie z niesmaczonym spojrzeniem i ukłonił mi się lekko. Cofnąłem szybko rękę, którą wyciągnąłem na powitanie. No tak, zapomniałem, że tutaj jest nieco inaczej niż w Polsce. Zdawało mi się, że Japończyka uraził mój gest. Ale zanim zdołałem się wytłumaczyć, powiedział: jestem Takeru Kimura. Możesz mówić mi po imieniu, jeśli ma to uchronić cię przed kolejną gafą. O tym akurat wiedziałem. Nie wypada mówić do nowo poznanego Japończyka od razu po imieniu, gdyż oznacza to brak szacunku. Chyba, że otrzymasz od niego pozwolenie. Jestem Emil Deptak. Też możesz mówić mi po imieniu. Takeru wyglądał, jakby chciał to jakoś skomentować, ale powstrzymał się i ruszył przodem, zmierzając do autobusu. Nie miałem dużo bagażu, ale w autobusie było tyle ludzi, że zdawało mi się, że przywiozłem ze sobą całe mieszkanie. Po duszących 40 minutach
podczas których zaczynałem przysypiać na stojąco. Takeru szturchnął mnie i wysiedliśmy na jakimś odludziu. Czy wysiedliśmy na dobrym przystanku? Zapytałem niepewnie, rozglądając się. Przystanek był dosłownie na pustkowiu. Jedyną oznaką cywilizacji, poza krzywym słupem z rozkładem jazdy, były schody prowadzące na górkę po drugiej stronie. Polany. Bo ulicą tego nazwać nie można. Pobiegłem za Takeru, który bez słowa ruszył ku schodom. Może nie wywarłem dobrego pierwszego wrażenia, ale mógłbyś nie traktować mnie jak trendowatego. Powiedziałem, trochę wkurzony jego zachowaniem. Fakt, zrobiłeś fatalne pierwsze wrażenie, ale bywały gorsze. Poza tym ścisz głos. Dlaczego? Ponownie się rozejrzałem. Nikogo poza nami tu nie było, a cisza wręcz przygniatała. Więc potrzebowałem nawijać, żeby nie myśleć o jakimś czyhającym na nas za krzakiem mordercy. To skomplikowane. W każdym razie poczekaj, aż dojdziemy do domu. A zajęło nam to kolejne 40 minut. Zaczynało zmierzchać i jakoś tak zrobiło się chłodniej. A w niektórych miejscach pojawiła się mgła. Już naliczyłem 107 schodków, a my wciąż pieliśmy się coraz wyżej i wyżej. Z jakiegoś powodu poczułem też niepokój, który narastał wraz z wysokością. W końcu zatrzymałem się i spojrzałem w lewo. Miałem dziwne wrażenie, że ktoś mnie obserwował. Ale poza drzewami nie zobaczyłem nic. A nie. Coś było. Wytężyłem wzrok, ale było już zbyt ciemno. Po chwili jednak zdołałem dojrzeć coś na kształt domu? A może jakiejś instytucji? Chciałem zapytać o to swojego przewodnika, ale ten zniknął. Pognałem kilkanaście schodków w górę, lecz nie dogoniłem go. Zatrzymałem się i nabrałem powietrza, żeby go zawołać, kiedy ciszę zagłuszył odgłos kroków za mną. Odwróciłem się. Pusto. Stopnie niknęły w dole we mgle. Przeraziłem się nie na żarty. A jeśli faktycznie zaraz wyskoczy na mnie jakiś szaleniec z nożem? Z trudem przełknąłem ślinę i odwróciłem się z powrotem w stronę schodków, które jeszcze mnie czekały. I zamarłem. Kilkanaście schodków przede mną ktoś stał. Widziałem tylko zarys postaci, więc ciężko mi było nawet stwierdzić płeć. Ale coś z tyłu głowy mówiło mi, że to nie był Takeru. W dodatku byłem pewien, że ta postać stała do mnie tyłem. Nagle przekrzywiła głowę tak mocno i nienaturalnie, że niemal usłyszałem łamanie karku i zamknąłem oczy, cofając się dwa schodki. Po chwili odważyłem się unieść powieki. Tajemniczej postaci nie było. Czy to było to, co myślę? Rozejrzałem się. Byłem sam. Wróciłem wzrokiem na miejsce pojawienia się tej istoty i prawie stoczyłem się na sam dół ze strachu. Co ty robisz? Zdenerwował się Takeru, chwytając mnie za poły kurtki, dzięki czemu zdołałem złapać równowagę. Nie oddalaj się. Chodźmy. Jak droga do jego domu była niepokojąca, to sam budynek już wymagał egzorcysty. Był to tradycyjny dom japoński, a my zmierzaliśmy do drewnianego podestu, który wyglądał dla mnie jak zewnętrzny korytarz albo długa weranda, ciągnąca się wzdłuż całego domu. Za werandą nie było okien ani drzwi, takich jakie mamy w Europie, tylko ścienne panele przesuwne z kratkowaną drewnianą ramą, wypełnione przepuszczającym światło papierem ryżowym.
uczucie dyskomfortu z powodu mrocznie prezentującego się budynku na tle mglistego wieczoru minęło. Wbrew pozorom, dom wyglądał tak ciekawie i estetycznie, że z jakiegoś powodu poczułem spokój. Ostatecznie jednak nie weszliśmy na werandę, ale skręciliśmy w prawo do panelu przesuwnego, który miał ciemniejszy papier i nie miał werandy, tylko lekkie podejście z kamienia. Takeru wszedł pierwszy, zostawiając buty na fragmencie podłogi wyłożonej płytkami. Poszedłem w jego ślady, domyślając się, że to też część kultury japońskiej. Poza tym fragmentem podłogi na obuwie, cały dom miał drewniane elementy i podłoże wyłożone matami wykonanymi ze słomy ryżowej zamiast zwykłych drewnianych paneli czy dywanu. Zdziwiło mnie to, ale było miękkie i grzało stopy, więc mi się spodobało. Poczułem się trochę, jakbym cofnął się w czasie, choć pierwszy raz byłem w takim domu. Plotki jednak nie były tylko plotkami. Byłem coraz bardziej przekonany, że styl życia Japończyków i ich kultura mogą mieć ogromny wpływ na umysł obcokrajowca. Takeru przedstawił mnie swojej babci. Jego rodzice byli aktualnie w delegacji w Tokio, więc w najbliższych dniach będziemy w domu tylko we trójkę. Dostałem jeden z pokoi na końcu domu, tuż przy zewnętrznym korytarzu. Kolejne zaskoczenie było takie, że pokój był kompletnie pusty, jeśli nie liczyć tych mat i wnęki służącej za szafę. Z kolei zamiast drzwi miał również panele przesuwne, tylko że już nie kratkowane, ale w całości pokryte wzorzystym papierem. Natomiast te kratkowane, które widziałem z zewnątrz, służyły za drzwi wyjściowe na werandę. Tu jest inaczej, stwierdziłem krótko, kładąc torbę na podłodze i stając na środku pokoju, nie bardzo wiedząc, co powinienem teraz zrobić. W szafie masz materac i pościel, odparł Takeru. W tradycyjnych domach japońskich używano materacy w miejsce łóżek. Łazienka jest na końcu zewnętrznego korytarza. Na prawo, jak wyjdziesz z pokoju, przez te drzwi. Wskazał kratkowane panele ścienne. Za chwilę idziemy zjeść kolację. Miałeś mi coś powiedzieć. To, czego nie mogłeś po drodze tutaj. Ach, to powiem ci po kolacji. Jak było do przewidzenia. Po posiłku nigdzie nie mogłem go znaleźć. Poszedłem zrezygnowany do swojego nowego pokoju i zacząłem przygotowywać się do snu. Rozłożyłem materac i pościel, a następnie poszedłem się wykąpać. Gdy wróciłem do pokoju, zamarłem. Pościel, jak i ubrania z torby były porozrzucane, jakby przez pomieszczenie przeszło tornado. Zdenerwowany zacząłem sprzątać. Czy Takeru specjalnie nie pokazał się po jedzeniu, żeby wyciąć mi taki numer? To nie był ani chrzest kolonijny, ani nie byliśmy już dziećmi. Chyba że to kolejny japoński zwyczaj, o którym nie miałem pojęcia. Ostatecznie dałem sobie spokój na dzisiaj z myśleniem i ułożyłem się do snu. Pamiętam, że miałem dość zwykłe sny. Do czasu, kiedy jakiś dziwny dźwięk obudził mnie w środku nocy. Otworzyłem niechętnie oczy i uniosłem głowę, rozglądając się po pomieszczeniu. W związku z tym, że jedyną barierą pomiędzy mną a światem zewnętrznym były te przesuwne panele z cienkim, półprzezroczystym papierem, pokój był zalany słabym światłem księżyca. Zatrzymałem wzrok nieco dłużej na panelach, po czym westchnąłem, oburzony własną głupotą i opadłem na poduszkę. Ale po paru sekundach ten dźwięk znowu rozbrzmiał. Wytrzeszczyłem oczy, odwrócony plecami do paneli. Gdy mój mózg i słuch całkowicie oprzytomniały, rozpoznałem ten dźwięk. To był odgłos kroków.
Były one powolne i niekiedy towarzyszyło im ciche skrzypnięcie drewnianej podłogi werandy. Po chwili namysłu znałem, że to Takeru albo jego babcia idzie do łazienki. Zanim jednak zdołałem się uspokoić, kroki ustały. Zapadła cisza, a ja zamarłem, zaciskając powieki. Wszystko byłoby okej, gdyby nie fakt, że kroki nie zanikły wraz z oddaleniem się osobnika od mojego pokoju, tylko nagle się urwały. Zupełnie jakby ktoś zatrzymał się przy panelach tuż za mną. Zacisnąłem pięść na kołdrze i zacząłem się odwracać, lecz w połowie obrotu poczułem, że coś łaskocze mnie w policzek i otworzyłem oczy. Na moją twarz opadły długie czarne włosy, pod którymi kryła się blada i upiorna twarz, wykrzywiona w paskudnym uśmiechu. Nie dowiedziałem się, co planowała ze mną zrobić, bo obudziłem się. Poderwałem i sturlałem z materaca, po czym uderzyłem plecami w szafę. Wytrzeszczyłem oczy, gapiąc się na panele naprzeciwko mnie, za którymi nikt nie stał. W pokoju byłem sam. Gdy uspokoiłem trochę oddech i wytarłem twarz z potu, powlokłem się z powrotem do posłania. Cholera. Sen we śnie. Najgorsze, co może być. Parę razy mi się to przytrafiło i zapewniam, że to okropne uczucie. Pewnie przez sam pobyt w Japonii do mojej podświadomości wkradł się stereotypowy japoński postrach w postaci ubranego na biało ducha kobiety o długich czarnych włosach. Spojrzałem na zegarek w telefonie. 5:05 rano. Położyłem się, postanowiwszy przespać jeszcze ze 2 godziny. Ale nie byłem w stanie już zmrużyć oka, czując, jakby jednak ktoś mnie obserwował zza tych przeklętych paneli. Po 7:00 przyszedł po mnie Takeru i po raz pierwszy zauważyłem jakieś emocje na jego twarzy poza znudzeniem. Był niemal przerażony. Gdy zerknąłem w lustro w łazience, zrozumiałem dlaczego. Wyglądałem koszmarnie. Może nie tyle kiepsko przespana noc tak na mnie wpłynęła, co myśli, które kołatały się w mojej głowie aż do przybycia Japończyka. Nie dając się dłużej olewać, zabroniłem mu odchodzić od stołu, dopóki mi nie wyjaśni, co tu się u licha działo. Po czym opowiedziałem mu, co mi się przytrafiło w drodze do jego domu oraz tej nocy. Sen snem. Ale od kiedy wstałem, naprawdę miałem wrażenie, że ktoś mnie wręcz przewiercał spojrzeniem, które nie należało jednak ani do Takeru, ani jego babci. Zignoruj to. Ale co? Co dokładnie mam zignorować? Nie będę pytał, czy wierzysz w duchy, bo domyślam się twojej odpowiedzi. Ale wiedz, że nie bez powodu Japonia jest rozpoznawalna między innymi przez folklor. Poza legendami miejskimi w naszej kulturze można również znaleźć yokai. Yokai? Oznacza to po prostu potwora lub tajemniczą istotę. Niektórzy też duchy do nich zaliczają, ale nie każdy typ ducha można tak nazwać. Jest tak dużo rodzajów yokai, że nie ma sensu, żebym ci to teraz wykładał, ale są one tak głęboko zakorzenione w kulturze, że do pewnego stopnia przyzwyczailiśmy się do ich obecności. No mimo, że nie każdemu się objawiają. Mogą przybierać najróżniejsze formy. Zależy, jaki yokai zamieszkuje dany teren. Zamieszkuje? Chcesz powiedzieć, że twój dom jest na jakimś pieprzonym starożytnym cmentarzysku? Takeru pokręcił głową zniecierpliwiony. Yokai to nie duchy, które znasz z horrorów. Teren, który zamieszkują, należy do nich od samego początku. To my jesteśmy tu intruzami. Choć wierzenia w yokai pochodzą z połączenia różnych religii i kultur, z czasem te istoty stworzyły własną historię. Podobno miały zniknąć wraz z pojawieniem się elektryczności, ponieważ światło elektryczne było dla nich za jasne.
a do tamtego czasu w Japonii używano drewnianych latarni pokrytych papierem oraz lamp naftowych. Ta teoria jednak nie sprawdziła się, bo kilka lat później yokai powróciły do wierzeń. Według jednego z japońskich etnologów i badaczy folkloru są one związane z jednym miejscem. Jeśli unikało się danego miejsca, była szansa niespotkania ich. Duchy natomiast podążają za upatrzoną ofiarą, gdziekolwiek by się ona nie udała. Poza tym yokai utożsamiane są ze stworami rodem z wierzeń, a duchy ze zmarłym człowiekiem. Aha. Jaka jest więc szansa, że spotkam tutaj jakąś Godzillę? Wzdrygnąłem się na samą myśl, że faktycznie jakieś monstrum mogło mnie w nocy podglądać. To wszystko było takie dziwne, ale z jakiegoś powodu realistyczne, że nie miałem nawet siły być sceptyczny. Takeru uśmiechnął się lekko i znowu pokręcił głową, mówiąc: Godzilla to jeszcze inny rodzaj potwora, ale bez obaw. Z nią nie będziesz miał do czynienia. Mówiłeś, że czułeś się obserwowany całą noc. Nawet jak obudziłeś się z koszmaru? Tak. Kurczę. W takim razie możliwe, że zainteresowałeś Mokumokuren. Co? Powtórzyłem, wyobrażając sobie jakieś obleśne japońskie żuczki zgromadzone wokół mojego materaca i gapiące się na mnie. Mokumokuren. Są to jedne z yokai, które znajdują się w tradycyjnych domach japońskich, no albo takich, które posiadają chociaż kratkowane przesuwne panele. Jest to istotne, bo teraz wyłącznie te panele są zamieszkiwane przez te stwory. Wtedy w każdej kratce pojawiają się oczy, które obserwują osobę przebywającą w pokoju. W tym przypadku niezwracanie uwagi jest bardzo ważne, bo zbyt długie wpatrywanie się w te oczy może skutkować ślepotą. Pierwotnie pojawiały się tylko w zniszczonych panelach i można było się ich pozbyć poprzez naprawienie papieru, ale od kilku lat chodzą słuchy, że Mokumokuren pojawiają się również w nowych domach, w panelach bez zniszczeń. To jak się ich pozbyć? Przyznam, że japońskie żuczki były lepszą opcją niż kilkanaście wlepionych w ciebie par oczu z opętanych paneli ściennych. W tych czasach nie trzeba. Yokai w przeciwieństwie do duchów nie wybierają konkretnej ofiary. Z reguły pojawiają się przy ludziach z nudów albo ciekawości. Jak się je zignoruje, można normalnie funkcjonować. Teraz to nawet drobinki kurzu nie będę w stanie zignorować, śpiąc w tym miejscu. No dobra. Przyjmijmy, że w nocy to było przez te oczy. A po drodze na górę z przystanku? Jestem pewien, że to, co tam widziałem, wyglądało jak człowiek. No jak mówiłem, yokai przybierają różne kształty, nawet ludzkie. Jeśli nie będziesz się nimi interesował, one też zostawią cię w spokoju. Ciesz się, że trafiłeś na yokai, a nie na coś innego. No to teraz musisz wyjaśnić, czym jest to coś innego, bo wyjdę z siebie. Takeru westchnął i przeczesał włosy z zakłopotaniem, jakby żałując, że o tym wspomniał. Potwory to jedno. Ale duchy też mogą dać o sobie znać nie tylko podczas rytuałów czy w nawiedzonych miejscach. Legendy miejskie. Duchy w japońskich filmach grozy i legendach są często kobietami o długich czarnych włosach, jak ta wychodząca ze studni i telewizora, czołgająca się ze schodów, nawiedzająca szkolne toalety czy tory kolejowe. A taką, co chodzi po sufitach, też macie? Niewykluczone. Ale może zainteresuje cię duch, który nawiedza publiczne toalety i każe wybierać między niebieskim a czerwonym papierem toaletowym. Nieważne, na który kolor padnie wybór, i tak umierasz. Jeśli to miała być japońska wersja Matrixa, to zostaję przy tej późniejszej zachodniej wersji i poproszę niebieską pigułkę. Na tym Takeru zakończył swój wykład i nawet nie wiedziałem, o co więcej go zapytać. Załóżmy, że yokai faktycznie nie były zagrożeniem, jeśli nie zostały oczywiście sprowokowane. Ale martwiły mnie duchy.
wciąż nie wiedziałem, co spotkałem wczoraj na schodach. Dzień spędziliśmy na mieście, ale nie mogłem się skupić na słowach Takeru opisującego miejsca, które mijaliśmy i jaki miały związek z kulturą. Myślami byłem przy tej postaci ze schodów. Dopiero kiedy wyszliśmy z domu, przypomniałem sobie, że budynek, który mignął mi wtedy po drodze na górę, przypominał świątynię. Druga noc również nie była spokojna. Znowu miałem koszmar z jakąś kobietą, tym razem wypełzającą z szafy. A po przebudzeniu uczucie bycia obserwowanym tylko się wzmogło. Pomyślałem, że powoli zaczynałem tracić zmysły, w związku z czym postanowiłem sam przeprowadzić małe dochodzenie. Zwłaszcza, że trzeciej nocy zdarzyło się coś dziwnego i nie mniej przerażającego. Trzeciej nocy ponownie miałem zły sen i osoba mnie w nim nawiedzająca zostawiła krwawy odcisk dłoni na papierze panelu ściennego. Gdy się obudziłem, ślad wciąż tam był. Miałem tego dość i zamiast dołączyć do Takeru, udałem się do świątyni, pewien, że miała ona jakiś związek z moimi koszmarami. W połowie schodów musiałem skręcić w wąską, wydeptaną ścieżkę prowadzącą do lasu. Był on bardzo gęsty i korony drzew niemal całkowicie odcinały dostęp do promieni słonecznych. Z jakiegoś powodu przypomniał mi się artykuł o lesie Aokigahara, na który przypadkiem natknąłem się tuż przed wyjazdem i wzdrygałem na każdy szelest, czekając, aż zawiśnie nade mną jakieś ciało samobójcy. Nic takiego się jednak nie wydarzyło i w końcu dotarłem do świątyni. Wbrew temu, co widziałem ze schodów, świątynia okazała się niewielką kapliczką, czyli musiał to być chram sintoistyczny. Przed chramem stała kamienna brama o charakterystycznym kształcie, która zdawała się oddzielać obszar, gdzie się obecnie znajdowałem, od terenu chramu, jakby był tam zupełnie inny świat. Kojarzyłem tę bramę z internetu. Była jednym z symboli Japonii. Sam chram należał do typu przydrożnego i najpewniej czciło się w nim tylko jedno bóstwo. Nie widziałem jednak żadnych ofiar w nim składanych, czyli musiał być opuszczony. Odwróciłem się, żeby wrócić na schody, kiedy usłyszałem syk zapalanych knotów. Powoli spojrzałem za siebie. W kamiennych latarniach, które znajdowały się po obu stronach chramu, paliły się świeczki. Wcale mnie to nie zniechęciło do dalszego dochodzenia, zwłaszcza, że następnie rozproszył mnie ruch po prawej stronie chramu. Była tam gęstwina chwastów, która zaczęła szeleścić głośniej niż przed sekundą. Zamarłem, spodziewając się ataku jakiegoś monstrum. Ale gdy z gęstwiny wyskoczył lis i zniknął w lesie, wypuściłem ze świstem powietrze i skarciłem się w duchu. Nagle kolejny szelest rozległ się po drugiej stronie chramu i już miałem sam dopaść chwasty, kiedy wychnęło z nich coś, co sprawiło, że zmroziło mi krew w żyłach. Ludzka głowa wyturlała się pod latarnię, a po chwili dołączył do niej tors. Gdy miałem już spanikować i rzucić się do ucieczki, głowa poruszyła się i lekko uniosła, jakby wcale nie była oddzielona od ciała, tylko znajdowała się na przedłużonej szyi. To mnie tylko bardziej przeraziło i runąłem w stronę schodów. Dopiero jak postawiłem stopę na kamiennym schodku, zrozumiałem, że ktoś tam na mnie czekał. Uniosłem głowę. Po drugiej stronie, jakieś 150 metrów ode mnie, stała kobieta. Gapiliśmy się tak na siebie dobre 2 minuty, w totalnym bezruchu. Chociaż może gapiliśmy się, powinno dotyczyć tylko mnie, bo kobieta miała jakby nieobecny wzrok i nawet nie wiedziałem, czy mnie widziała. Trochę się jednak uspokoiłem,
nie wyglądała na potwora. Wydawała się nawet ładna, choć nos i usta zasłaniała jej maseczka chirurgiczna, a figurę ciężko było do końca ocenić przez długi beżowy płaszcz. Ręce miała schowane w kieszeniach płaszcza i wyglądało na to, jakby na kogoś czekała. W momencie, gdy zrobiłem krok w górę z zamiarem powrotu do domu, kobieta uniosła wzrok. Czy jestem piękna? Zapytała po angielsku monotonnym, cichym głosem. Ponieważ w okolicy nie było nikogo innego, domyśliłem się, że pytanie to było skierowane do mnie. Zanim jednak odpowiedziałem, poczułem mocny uścisk na ramieniu i podskoczyłem jak kopnięty prądem. O, tu jesteś. Co tu robisz? To był Takeru. Ja... Obejrzałem się, by pokazać mu kobietę, ale nie miałem ku temu okazji. Wyparowała. Wtedy mnie to uderzyło. Poczułem nagle tak przenikliwe zimno, że przez moment zrobiło mi się słabo i musiałem usiąść. Najpierw opowiedziałem Takeru, co zobaczyłem koło chramu. Uspokoił mnie, mówiąc, że to musiał być jeden z yokai o imieniu Roku Rokubi, który najprawdopodobniej zagnieździł się przy chramie. Była to kobieta o nienaturalnie długiej szyi, której hobby było straszenie zwiedzających. Była niegroźna, dopóki nie stawiało się jej czoła. Wówczas mogła ukraść energię życiową. Przez moment myślałem, że właśnie tę kobietę widziałem w snach, ale przypomniałem sobie późniejszą sytuację, którą również opowiedziałem Japończykowi. Gdy to usłyszał, pobladł. Naprawdę miała maseczkę chirurgiczną i długi beżowy płaszcz? No tak. I zapytała mnie po angielsku, czy jestem piękna. Teraz twarz Takeru zrobiła się niemal niebieska. I co jej powiedziałeś? Nic, bo zanim zdołałem ukształtować językiem jakieś słowo, prawie zawału przez ciebie dostałem. Ach, ona zniknęła. Co się właściwie stało? Kim ona była? Takeru bez słowa pchnął mnie ku górze, zapewne chcąc znaleźć się jak najdalej od tego miejsca. Dopiero w jego domu zdołałem wydusić z niego prawdę. Nie jest dobrze. Spotkałeś Kuchisake-onna, co w wolnym tłumaczeniu oznacza kobietę z rozciętymi ustami. Jest to postać jednej z najpopularniejszych legend miejskich Japonii i do tej pory uznawana za najprawdziwszą. Nie są potwierdzone jej korzenie, ale najpewniej jest to ofiara przemocy domowej, która szwenda się po mieście w długim beżowym płaszczu i maseczce chirurgicznej, dzierżąc nóż albo wielkie nożyce. Nie ma określonych ofiar. Kiedyś były to dzieci, które samotnie wracały ze szkół i przedszkoli, ale gdy rodzice zaczęli je bardziej pilnować, istota przerzuciła się na osoby zapracowane, które nie były zbyt czujne, oraz obcokrajowców, którzy słabo znali kulturę Japonii. Dlatego musiała się tobą zainteresować. To by też wyjaśniało, dlaczego zwróciła się do ciebie po angielsku, a nie po japońsku. Czekaj. Chcesz mi wmówić, że przyczepiła się do mnie jakaś psychopatka z poszarpaną mordą, bo nie jestem Japończykiem? I co mam teraz zrobić? Przede wszystkim uważaj, co mówisz. Kuchisake-onna nie atakuje od razu. Najpierw zadaje pytanie, czy jestem piękna. Potem wszystko zależy od twojej odpowiedzi. Broń Boże, nie odpowiadaj. Zanim dowiedziałem się ciągu dalszego, nagle wszystkie światła w domu zgasły. Do zachodu słońca były jeszcze co najmniej 3 godziny, ale niebo poszarzało, jakby zbierało się na deszcz, i w pokoju momentalnie zrobiło się ponuro. Takeru zaklął i rzucił się w stronę kratkowanych paneli, ale zatrzymał się gwałtownie tuż przed nimi. Za panelami ktoś stał. Cień wskazywał na kobietę.
zrobiło mi się gorąco ze strachu. Czy ona już tu jest? Takeru machnął na mnie ręką, żebym schował się do szafy. Wykonałem polecenie bez sprzeciwu. Nawet nie zdążyłem zasunąć drzwi do końca, kiedy dobiegł do mnie odgłos przesuwanych paneli ściennych. Gapiłem się na fragment pokoju przez szparę w drzwiach szafy. Ona była w środku. Jeszcze jej nie widziałem, ale czułem to całym ciałem, które tak się trzęsło, że bałem się, że w każdej chwili zdradzę swoją pozycję. Wtedy usłyszałem powolne kroki i w końcu ją zobaczyłem. Stała bokiem do szafy na środku pokoju. Ubrana była w to, co zapamiętałem. Długi beżowy płaszcz, a połowę twarzy miała ukrytą pod białą maseczką chirurgiczną. Jeśli to były postacie z japońskich legend miejskich, to było to naprawdę przerażające, bo kobieta na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniała. W Japonii co druga osoba nosi maseczkę, czy to ze względów zdrowotnych, czy modowych. Nagle spojrzała w moją stronę. Cofnąłem się instynktownie, omal nie uderzając plecami w ścianę szafy. Zasłoniłem usta dłonią, chcąc wyciszyć oddech. Gdzie do cholery był Takeru? Po kilku sekundach ponownie odważyłem się wyjrzeć i zorientowałem się, że kobieta zniknęła. Wytężyłem słuch. Cisza. Chciałem zaryzykować i wyjść, kiedy tuż przed moją twarzą pojawiła się inna znajoma twarz. Krzyknąłem i tym razem upadłem na tyłek, uderzając w tył szafy. Takeru stał naprzeciwko mnie w dziwnej pozycji, jakby próbował utrzymać prostą postawę, mając złamane nogi. Dłoń mi zasłaniał usta. Nabrałem powietrza, by zapytać go o kobietę, ale jego kolejny ruch sprawił, że prawie zemdlałem ze strachu. Z pomiędzy jego palców zaczęła płynąć ciemna ciecz. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to krew. Następnie opuścił ręce, odsłaniając twarz. Skóra po obu stronach jego ust została koszmarnie rozcięta. Nie wiem, co mi wtedy strzeliło do głowy, ale miałem ochotę dotknąć rozcięcia. Wówczas było to dla mnie tak groteskowe, nierealne, obrzydliwe. Dopiero gdy Japończyk padł na podłogę i już się nie poruszył, tworząc wokół siebie coraz większą kałużę krwi, oprzytomniałem i wypadłem z szafy, a następnie z domu, na oślep, biegnąc przez las. W końcu dotarłem do szczytu schodów. Dałem sobie kilka sekund na złapanie oddechu i po raz ostatni odwróciłem się w stronę domu. Zamarłem. Na końcu leśnej ścieżki, z której było zejście do posiadłości Takeru, stała Kuchisake Ona. Gdy przekrzywiła głowę, nie spuszczając ze mnie wzroku, wyjęła coś z kieszeni płaszcza. Zmroziło mnie jeszcze bardziej, kiedy moim oczom ukazał się zakrwawiony nóż. Zacisnąłem zęby i uderzyłem się w nogi, żeby zmusić je do ruchu. Ale błędem było spuszczenie wzroku. Gdy ponownie spojrzałem na tę istotę, ona biegła ku mnie z uniesionym nożem, będąc już w połowie drogi. Dalszych szczegółów nie pamiętam. Musiałem jednak być bardzo zdesperowany, bo zadziwiająco szybko znalazłem się na lotnisku. Kupiłem bilet powrotny do Polski i po kilkunastu godzinach znalazłem się w swoim mieszkaniu. Na tym ten koszmar się jednak nie skończył. Cały lot czułem się obserwowany, czego potem doświadczyłem i w mieszkaniu. Tak mi dosiadło na psychice,
że przestałem chodzić na zajęcia, a następnie w ogóle wychodzić z pokoju. Sąsiedzi się tym zmartwili i chcieli mi pomóc, ale rzuciłem się na nich z nożem kuchennym, więc resztą zajęła się policja. Wszystko skończyło się przetransportowaniem mnie do szpitala psychiatrycznego. Siedzę tutaj już miesiąc. Dopiero jakieś 2 dni temu moi lekarze uznali, że powoli zaczynam wracać do zdrowia i zachęcili mnie do prowadzenia pamiętnika, twierdząc, że to część terapii. To jest mój pierwszy wpis w tym pamiętniku. Ciężko mi stwierdzić, czy też nie ostatni. Zapewne zastanawiacie się, co się stało tamtego dnia. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że upiorna istota zwana Kuchi Sakeona pokiereszowała twarz Takaru, przez co ten wykrwawił się na śmierć. Kilka dni temu znalazłem w internecie artykuł o przerażającym morderstwie w północnej części Narity w Japonii. Na jednym ze zdjęć rozpoznałem chram sintoistyczny, a na drugim werandę domu, w którym spędziłem zaledwie 3 noce. Tragiczna śmierć 2 mieszkańców posiadłości. Twarze porozcinane na wzór ofiar popularnej miejskiej legendy. Obywatele Narity żyją w strachu przed powrotem pandemonium sprzed lat. Zaczęło mnie również zastanawiać, dlaczego Takeru zginął. Przecież znał legendę. Wiedział, jak postępować. Okazało się, że gdy duch kobiety zadaje pytanie, czy jestem piękna, nie należy mu odpowiadać przecząco, gdyż wtedy następuje natychmiastowa śmierć. Nie wolno również odpowiadać twierdząco, ponieważ wówczas istota ściąga maseczkę, ukazując rozcięte usta, po czym dopytuje: a teraz? Kończy się to rozcięciem ust ofiary na wzór upiora i ostatecznie także śmiercią. Niektórzy twierdzą, że właściwa odpowiedź to przeciętnie, albo odpowiedzenie pytaniem na pytanie. Na przykład, czy ja jestem piękny? Co wprawia ducha w zadumę i daje czas na ucieczkę. Znalazłem jednak na jakimś forum komentarze z tego roku, że w ostatniej wersji legendy kobieta zmieniła cel i sposób zabijania, co tłumaczyłoby, dlaczego Takeru skończył tak, a nie inaczej. Dowiedziałem się też, dlaczego od kiedy tylko opuściłem Japonię, nadal czuję się obserwowany. Bo ona wciąż tu jest. Z każdym dniem, przez miesiąc była coraz bliżej mnie. Tak krok po kroku. Z początku niemal niewidzialna. Od tygodnia jest już ze mną w pokoju. Cały czas stoi w kącie, odwrócona do mnie plecami. Aż w pewnym momencie przestałem zwracać na nią uwagę. Jednak zorientowałem się, że przez 2 ostatnie dni coś się zmieniło. Teraz ma głowę lekko odwróconą w bok, jakby chciała na mnie zerknąć. W dodatku nie ma na twarzy maseczki, a w snach zacząłem słyszeć znajome: czy jestem piękna? Scenariusz Paulina Ziarko. Czytał Jakub Rutka.